Dobry wieczór. Skoro jest niedzielny wieczór, to czas na sektor kibica, a dzisiaj przede wszystkim będziemy rozmawiać o żużlu, bo trwa spotkanie o finał PGE Ekstraligi pomiędzy Fogo Unią Leszno a klubem sportowym Toruń. Dlatego też wyjątkowy gość, sam prezes klubu z Torunia, pan Przemysław Termiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Z ciekawością, z emocjami cały czas śledzimy, jak ten mecz wygląda, jak on trwa, jak przebiega. Pan się obawia o zawrót serca. Tak, obawiam się o zawrót serca. Każdy bieg śledzę z wypiekami na twarzy. No zobaczymy jak będzie, Na razie przegrywamy 4 punktami. Nie jest źle. Mogłoby być oczywiście lepiej. Byłbym wtedy spokojniejszy. 3 biegi do końca. Zobaczymy. Przypomnę tylko telewidzom, że pierwsze spotkanie, które odbyło się przed tygodniem na Moto Arenie w Toruniu, podopieczni trenera Jacka Gajewskiego wygrali z przewagą 8 punktów. To oznacza, że w Lesznie nie mogą przegrać większą ilością niż punktów 7. Bo wtedy przypomnijmy, jeżeli Fogo Unia Leszno wygra 8 punktami, to jako wyżej rozstawiona po rundzie zasadniczej awansuje do finału PGE Ekstraligi. Tak, to prawda. Panie prezesie, porozmawiajmy zatem o tym zespole, bo przede wszystkim jeśli chodzi o kibiców, to jest taki jeden głos, że w Toruniu brakuje lidera. Jest kolektyw, są zawodnicy, którzy zdobywają określone punkty, ale tego przywódcy na motorenie brakuje. Tak, po części to prawda, chociaż w tej drugiej części sezonu takiego lidera powoli wyrasta Paweł Przedpelski, który regularnie zdobywa prawie że komplety punktów i jestem bardzo zadowolony z jego postawy. No, pozostali zawodnicy jeżdżą troszeczkę w kratkę, ale generalnie każdy z nich ten przeciętny wynik między 8 a 11 punktów uzyskuje de facto w każdym meczu, co no, dzięki różnym zbiegom okoliczności pozwoliło nam wejść do play-offów. Panie prezesie, a prezes jest zadowolony z tego, co ten klub teraz osiągnął, bo osiągnięte play-offy, ta liga w ogóle bardzo ciekawa w tym sezonie, walka o play-offy trwała do ostatniej niemal kolejki rundy zasadniczej i walka o medale aniołów. Liga niezmiernie ciekawa, na początku ligi wyróżono, że będzie to liga dwóch prędkości, nic takiego się nie stało, wprost przeciwnie. Mamy w play-offach dwie drużyny, którym w życiu nie wróżono, że będą w play-offach, czyli Tarnów i Wrocław. Powiem więcej, Wrocław wygląda na to, że ma realną szansę zostać mistrzem Polski, tak? Bo jest. Bardzo dobre wyniki prezentuje na torze. I będzie ewentualnym przeciwnikiem w walce o złoto. Mam taką głęboką nadzieję, że tak będzie. Rozumiem, że za 15 minut się przekonamy, czy tak, czy nie. Tak jest. Panie prezesie, pan ma Facebooka, widziałem w sieci, swojego tak, oficjalnego, Przemysław Termiński, prezes klubu sportowego Toruń. To ja bym polecił, Natalia Dalkę przygotowała taki przegląd mediów społecznościowych sportowców z Kujaw i Pomorza. Pokażę też panu, kto był na motorenie podczas ostatniego meczu. Dobrze. Zapraszam. Proszę. To jest ten moment w sektorze kibica, w którym podglądamy, co w sieci udostępnili sportowcy z naszego regionu. A nasz cotygodniowy przegląd rozpoczynamy od profilu Janka Nowakowskiego. Siatkówka i boks? To niecodzienne połączenie wykorzystał trener Łuczniczki Bydgoszcz Piotr Makowski. Jego siatkarze przygotowują się do nowego sezonu Plus Ligi właśnie w hali bokserskiej Zawiszy. Swoją drogą ciekawe, czy były jakieś pojedynki, no i pytanie, kto w nich wygrał? Siatkarze wzięli przykład z koszykarek Artego i po ciężkim treningu poszli na lody i gofry. Po takiej dawce adrenaliny na pewno przydała im się dawka cukru. Mam także bardzo dobrą informację dla kibiców koszykarek Energii Toruń. Nowa zawodniczka Cosby już jest w Polsce. Klub na swoim profilu umieścił jej zdjęcie prosto z lotniska. A skoro jesteśmy już przy koszykówce, to zajrzyjmy na trening reprezentacji Polski. Zawodnicy założyli się z trenerami o to, że trafią 12 rzutów osobistych. Jeśli tak się stanie, to cały sztab będzie musiał biegać. Polacy popisali się 100% skutecznością, a skoro był zakład, to trenerzy przy dopingu swoich zawodników oczywiście rywalizowali w bieganiu od linii do linii. Bardzo dobre występy na Eurobaskecie zaliczył Adam Waczyński. My już znamy przyczynę jego świetnej dyspozycji. Chodzi tu o wsparcie od jego żony, która dopinguje Polaków we Francji.
a to już zdjęcie naszych reprezentantów po wywalczeniu trzeciego miejsca w grupie. Widać, że wszyscy byli uradowani z takiego wyniku. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w Toruniu jest Moto Arena. Zatem tenisista stołowy Energii Manekin Toruń Chen Weixin nie mógł nie odwiedzić tego stadionu. Swoim debiutem na trybunach podczas meczu żużlowego pochwalił się na Facebooku. Kto wie, może już niedługo zasiądzie na motocyklu w naszym debiucie w sektorze kibica? Zawodnik z Torunia po meczu w Superlidze relaksuje się na sportowo, a wszyscy tenisiści z Zoolecz Gwiazdy Bydgoszcz postanowili się zintegrować. Wspólnie wybrali się do kina, o czym nie zapomnieli poinformować na Facebooku. Jedni dopiero w tym tygodniu zainaugurowali ligowe rozgrywki, a niektórzy już udali się na zasłużony wypoczynek po wyczerpującym sezonie. Magda Fularczyk-Kozłowska wybrała się, o dziwo, nad wodę, na Mazury. Akcja Stay Strong Darcy trwa. Tydzień temu pokazaliśmy Państwu zdjęcia sportowców, którzy wspierają żużlowca, ale cały czas w sieci pojawiają się nowe posty zawodników wspierające Darcy'ego Warda. Takie słowa otuchy i pewność, że cały sportowy świat trzyma za niego kciuki, pomoże mu w walce o powrót do zdrowia. To już wszystko w tej części programu. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, a teraz wracamy do studia. W Lesznie na Smoczyku 43-35 przed biegami nominowanymi prowadzi FOGO Unia Leszno. Pan prezes gorączkowo tutaj myśli głośno, kto by mógł pojechać w nominowanych. Obstawia pan dwa razy Pawła Przedpełskiego. Tak, spodziewałem się, że powiedzie dwa razy Paweł Przedpełski, ale to jest decyzja Jacka oczywiście. On jest tam na miejscu, lepiej ocenia sytuację i myślę, że wybierze najlepiej, jak będzie potrafił. W materiale Natalii Dalkę zakończyliśmy Darcy Wardem. Człowiek związany z Toruniem. Bardzo poważna kontuzja, która go spotkała. Klub sportowy Toruń, mimo że Australijczyk nie startował w tym sezonie właśnie w Grodzie Kopernika, wyszła z inicjatywą, z propozycją. Jakieś działania już się dzieją, mianowicie koncert na Starym Rynku w Toruniu. Zebrana pokaźna suma pieniędzy, bo tam było bodajże 30 tysięcy złotych. Prawie? 20 tysięcy, 343 dokładnie. Okej, pomyliłem się o 10. Ale to nie wszystko, bo memoriał Mariana Rosa ma też mieć inny wymiar. Tak, tak, tak. Chcę by zorganizować go w formule turnieju charytatywnego, a zaprosiliśmy kluby do współpracy, zaprosiliśmy sponsorów do współpracy. No zobaczymy, jak to się rozwinie jeszcze i jakie będą tego efekty finansowe, ale oczekiwanie nasze jest takie, że zbierzemy jak największą ilość środków dla Darcy'ego. Pieniądze z biletów również będą przeznaczone na leczenie Darcy'ego. No, to leczenie jest bardzo kosztowne, a Darcy jest w bardzo poważnym stanie. No, na razie są wiadomości takie, że odzyskana częściowa sprawność w rękach Darcy'ego. No, według mojej wiedzy to odzyskana sprawność w barku, a nie w rękach. To uszkodzenie rdzenia jest na takim poziomie, że pozwala Darcy'emu ruszać barkami. A no, czeka go na pewno długa rehabilitacja, bardzo długa rehabilitacja. Z pewnością wiemy też, że Darcy oglądał mecz w zeszłą niedzielę. Pewnie dzisiaj też ogląda i dopinguje klub sportowy Toruń, bo to wsparcie, które też Państwo widzą, to wszystko dzieje się w internecie, co chwilę jest wrzucane zdjęcie właśnie z poparciem dla Darcy'ego, z ciepłymi słowami. Siatkarze, żużlowcy, koszykarze, naprawdę wszyscy chcą pomóc Darcy'emu Wardowi, są po prostu z nim. Darcy Ward, bądź silny. To... No szkoda chłopaka, to bardzo dobry żużlowiec. Myślę, mogę powiedzieć, że był bardzo dobry żużlowiec. Teraz czeka go inna walka. Mam nadzieję, że odzyska chociaż częściową sprawność. Panie prezesie, teraz zbiór najważniejszych wydarzeń, które przygotowaliśmy dla Państwa, które wydarzyły się w ciągu całego tygodnia. Do Polski z Mistrzostw Świata we francuskim Agibelet wrócili wioślarze Lotto Bydgoszczy. Sport i historię połączyli mieszkańcy Szwederowa, a w Toruniu rozpoczęły się 31. Mistrzostwa Seniorów i Amatorów w tenisie ziemnym. Za to w Bydgoszczy zakończył się właśnie turniej koszykarski Bydgoszcz Cup 2015. Ostatni dzień zmagań w koszykarskim turnieju Bydgoszcz Cup 2015 za nami. W meczu o trzecie miejsce Astoria Bydgoszcz zmierzyła się ze Spójnią Stargard Szczeciński. Gospodarze pierwszą kwartę wygrali 18-16, a drugą odsłonę aż 24-7. Spotkanie zakończyło się wynikiem 80-61. Nie przywiązywałbym też wagi do tych wyników czy do miejsc na turniejach, ale cieszy na pewno to, że jesteśmy zdrowi, że jest dobra atmosfera w drużynie. Pokazaliśmy, że jednak potrafimy twardo bronić, czego oczekujemy od zawodników, no i
to dało dzisiaj po prostu skutek i efekt w postaci zwycięstwa. Koszykarze Anwilu Włocławek w meczu o pierwsze miejsce zagrali z Polfarmą Starogard Gdański. Pierwszą kwartę włocławianie wygrali 10 punktami, w drugiej zaliczyli przestój, bo przegrali aż 10-25. W ostatniej już części meczu trwała wymiana ciosów. Za 3 trafiali zawodnicy Polfarmy, a tym samym odpowiadał Piotr Stelmach. Ostatecznie Anwil pokonał Polfarmę 82-80. Prowadziliśmy przez 3,5 kwarty. Na końcu głupie błędy robiliśmy, co pozwoliło przeciwnikowi dojść do nawet prowadzić 2 czy 3. No ale wtedy skarnęliśmy się i udało nam się jeszcze to jakoś wyciągnąć, także jestem w dobrej myśli. Pierwsze miejsce w turnieju zajął Anwil Włocławek, tuż za nim uplasowała się Polfarma Starogard Gdański. Na ostatnim stopniu podium stanęła Astoria Bydgoszcz. Dzieli ich wiek, ale łączy pasja do tenisa. Blisko 200 zawodników zgłosiło się do udziału w 31. Mistrzostwach Polski Seniorów i Amatorów w tenisie. Mecze rozgrywane są równocześnie na 8 kortach Centrum Tenisowego przy Skarpie w Toruniu. Najstarsi uczestnicy mają ponad 80 lat. Ten sport jest przepiękny. Daje możliwości, że tak powiem, fizycznie pasuje do prawie do każdego organizmu. Właśnie dlatego regularna gra w tenisa jest receptą na dobre samopoczucie w każdym wieku. Do rywalizacji o medale na toruńskich kortach przystąpili prawdziwi amatorzy oraz profesjonaliści, dla których udział w Mistrzostwach Polski jest okazją do kontynuowania sportowej kariery. Jest to kontynuacja czegoś, co robię już 30 lat. Kiedyś próbowałem jako zawodnik, kiedy byłem młodszy, a w tej chwili jest to fantastyczna motywacja do tego, żeby zmierzyć się z równolatkami. Mistrzostwa Polski to także świetna okazja dla kibiców do zobaczenia na toruńskich kortach wielu znanych zawodników. Na przykład Beniamin Budziak, wielokrotny mistrz i wicemistrz Polski, reprezentant województwa kujawsko-pomorskiego i przez wiele sezonów grał w bydgoskiej Polonii w pierwszej lidze. 31. Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów w tenisie potrwają do czwartku. Nauka historii poprzez sport. Z takiego właśnie założenia wyszli organizatorzy 6. Biegu Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie. Wśród startujących można było spotkać zarówno profesjonalistów, jak i amatorów. Masę ludzi dopisało. I to młodzież, która jest z gimnazjum, młodzież z przedszkola, młodzież ze szkół niepełnosprawnych, jak również osoby dorosłe. Jest z nami uczestnik, który ma powyżej 80 lat, stary, taki doświadczony biegacz, który biega tu z nami od lat, mieszkając w Federowa, także też cieszymy bardzo z tego, że on tu z nami jest. Trasa biegu głównego przebiegała przez ulicę Szwederowa. Zawodnicy mieli do pokonania 2 pętle po 5 kilometrów. Najważniejszy jednak nie był sam bieg, ale uczestnictwo w takiej imprezie i uczczenie pamięci ofiar z 1939 roku. To jest wspaniała, historyczna edukacja dzieci i młodzieży, ale też dorosłych, mieszkańców Bydgoszczy, mieszkańców Szwederowa. W biegach wzięły udział także przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i specjalnych. Wszyscy na sportowo uczcili pamięć poległych. Magdalena Pularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj zajęły 4. miejsce na Mistrzostwach Świata we Francji. Do zdobycia medalu zabrakło niewiele, jednak główny cel, czyli kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie w Rio de Janeiro, został osiągnięty. Przede wszystkim mamy kwalifikacje, po to głównie jechałyśmy. Jednocześnie mały niedosyt i złość sportowa, że do tego medalu niewiele zabrakło. Cieszymy się z kwalifikacji na Igrzyska w Rio, aczkolwiek to 4. miejsce zawsze gdzieś tam troszeczkę boli i wiemy, że było gdzieś blisko to podium. Niestety w tym roku nie dla nas. Tuż za podium znalazła się również 4 podwójna kobiet w składzie z Moniką Ciaciuch, która już może przygotowywać się do igrzysk w Rio. Emocje emocjami, nerwy na pewno się pojawią i będą zdecydowanie większe niż teraz. No ale poprzeczka będzie stała wysoko, więc mam nadzieję, że damy sobie z tym radę. Przepustki do Rio wywalczyli również męska 4 podwójna z Dariuszem Radoszem z Lotto Bydgoski i Mirosławem Ziętarskim z AZS-u UMK Energii Toruń, a także reprezentant Kopła Kruszwica Artur Mikołajczewski, który razem z Miłoszem Jankowskim wygrał finał B2 podwójnych wagi lekkiej. Trwa spotkanie Fogołnia Leszno, Klub Sportowy Toruń w biegu nominowanym numer 14. Wiemy, że startuje właśnie Grigori Łaguta, Paweł Przedpełski, a w 15 pojedzie również Łaguta i Chris Holder. Taki zestaw wybrał Jacek Gajewski. Trwa bieg 14, a emocje sięgają zenitu, też się udzielają.
Bo to kawał dobrego meczu jest, trzeba przyznać. Tak, no walka jest do ostatnich metrów. No zobaczymy. Jestem cały w stresie. Ja nie wiem, czy ja mogę w takim razie dalej program prowadzić. Proszę, spróbujmy. Spróbujmy. Panie prezesie, Grand Prix 3 października w Toruniu. Bilety od 90 zł w górę cały czas można nabywać, żeby się bawić i oglądać dobre widowisko na motoarenie. Pytanie, czy to nie jest tak, że po tym nieszczęśliwym Grand Prix w Warszawie ta tendencja na żurze się trochę odwraca na to, że ludzie nie zaszczycą dużą frekwencją tych mistrzostw świata? No faktycznie w Warszawie to Grand Prix troszeczkę nie wyszło. Miałem okazję to obserwować z bliska. No, niemniej jednak na innych turniejach to się poprawia, ta frekwencja jest. W Toruniu myślę, że też będziemy mieli komplet, a w tej chwili zostało niecałe 5000 wejściówek do sprzedaży. No, Grand Prix jest bardzo długim cyklem. Zawodnicy jadą wielokrotnie. No, to też powoduje, że ta formuła jak gdyby troszeczkę jest zmęcząca dla kibiców, no bo ciężko jest jeździć za zawodnikami po całym świecie. No, niemniej jednak to nasze toruńskie Grand Prix uchodzi za jedne z najlepszych, jeśli nie najlepsze w ogóle na świecie, ze względu na bardzo dobre warunki na motoarenie. I co roku tam jest doskonałe ściganie, doskonałe zawody, więc w tym roku myślę, że będzie tak samo. Tak, bo oprócz tego kibice przecież mogą wybrać się na indywidualne Mistrzostwa Europy. Co parę tygodni zawsze jest mecz żużlowców, także tego żużla w Toruniu jest naprawdę sporo na tym obiekcie. A propos, jak mówi właśnie Grzegorz Zengota z Fogo Unileszno, gdzie lepiej jechać za zawodnikiem, bo jest tyle ścieżek do ścigania, że naprawdę obawia się jeździć zawsze z przodu, bo nie wie, którędy ktoś go wyminie. To prawda, zawodnicy dosyć dobrze znają motoarenę, chociaż ostatni mecz pokazał, że potrafimy też przygotować tor taki, który znamy tylko my. Tak jest. Najbardziej, najtwardszy w historii motoareny podobno tor był przygotowany. No tak słyszałem, no ale pokazało życie, że to był dobry wybór, dobra decyzja. Nasi zawodnicy odjechali doskonały mecz i wygrali. Będzie za chwilę bieg numer 15 na Smoczyku, a teraz zapraszam Państwa na debiut. Medalista Mistrzostw Polski, Europy, Świata Paweł Wojciechowski w hali lekkoatletycznej radzi sobie świetnie. Postanowiliśmy sprawdzić, jak sobie poradzi z innymi dyscyplinami. Reporterka naszej redakcji, Joanna Stochmal, zabrała Pawła na boisko do gry w koszykówkę. Jest już Paweł Wojciechowski, gotowy do treningu. Wysoki już jesteś, wysoko też myślę, że skaczesz, co świadczą o tym ostatnie wyniki. Cześć Paweł. Witam serdecznie. A to Paweł. Cześć Paweł. Dzisiaj też będziesz skakał, ale nie o tyczce, ale z piłką. Co ty na to? Myślę, że jakoś sobie poradzę. Z koszykówką miałeś już coś do czynienia? No miałem, studiowałem kiedyś, o dziwo, także musiałem mieć coś do czynienia z koszykówką, no ale wirtuozem koszykówki nie jestem. Co trener w takim razie przygotuje dla Pawła? To znaczy najpierw chyba o Pawle trochę, warunki fizyczne predysponują do grania w koszykówkę, tylko że wybrał sport indywidualny, koszykówka sportem drużynowym, jednak trzeba trochę dodać tutaj współpracy. Zespołowej. Warunki fizyczne jak najbardziej do koszykówki. No my dzisiaj będziemy w tej naszej małej drużynie pracować, także nie będziesz czuł się inaczej niż na treningu. Ja też taką trochę drużynę mam, razem z Tyczką tworzymy inną drużynę. Zespół nie do pokonania. No to zaczynamy. Same podstawy koszykówki, zaczniemy od kozłowania i krok po kroku będziemy gdzieś razem próbowali się bawić. Tydzień ćwiczyłem przed programem. No to zmieniamy teraz do tyłu, do przodu. Jedna ręka z tyłu, druga z przodu. Bomba. Musiał trenować. Przed diamentową ligą musiał trenować. I dodajmy, że to lewa ręka. Proszę. Proszę. Siły mi odeszły, śniadania nie jadłem po prostu. My prosimy o ten pierwszy rzut. No się stresuje po prostu kamera i te sprawy.
Paweł Wojciechowski i halę lekkoatletyczną zamienił na boisko do gry w koszykówkę. Za chwilę zmierzy się z wyzwaniem, które przygotował dla niego trener. Zobaczmy, co to będzie. Ostatnie zadanie na dzisiejszym treningu dla Pawła. Skok o tyczce, nie ma problemu z wysokością. Najbardziej efektowne zagranie w koszykówce. Wsad piłki do kosza. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Jest moc. Świetnie, Paweł, gratuluję. Chyba jednak źle, że wybraliśmy dla ciebie koszykówkę. Ja myślałam, że to będzie dla ciebie wyzwanie. Mi się bardzo podobało, także było wyzwanie, było super. No nic, teraz na treningi zamiast piłki trzeba w okresie przygotowawczym kosza wprowadzić i będzie lepiej następnym razem. Paweł Wojciechowski na naszym fanpage'u na Facebooku cały czas zbiera lajki za swój występ, za swój debiut z piłką do koszykówki. Na razie idzie mu całkiem nieźle, ale cały czas można nas znaleźć na Facebooku i lajkować ten filmik, okazać mu wsparcie i podziw za to, że spróbował zagrać pierwszy raz w swoim życiu w koszykówkę. Skończył się mecz FOGO Unia Leszno, Klub Sportowy Toruń. Wszystko jest już jasne. 53-37 dla podopiecznych Adama Skórnickiego. Klub Sportowy Toruń jedzie w tym sezonie o brązowy medal PGE Ekstraligi. Tak, to prawda. Walczyliśmy dzielnie, ale koledzy z Leszno okazali się lepsi. No, ja jestem zawiedziony mocno. No, nie udało się obronić zaliczki wywalczonej w Toruniu. No trudno, taki jest sport. Taki jest sport. Powalczymy o brąz. Ale mimo wszystko nie chcę myśleć, co czuł Adam Skórnicki, bo na pewno wielkiego stracha mu napędziliście już tydzień temu. To prawda, Unia Leszno była najlepszą drużyną rundy zasadniczej, także to wejście ich do finału, nie czarujmy się, jest zasłużone. Próbowaliśmy, walczyliśmy dzielnie, przegraliśmy, będziemy jechali o brąz z Tarnowem. Tak jest, za tydzień na meczu. Z Unią Tarnów Klub Sportowy Toruń pojedzie o brązowe medale PGE Ekstraligi, ale to też trzeba przyznać, że to jest Pana debiut, bo to jest pierwszy rok, w którym zaczął Pan swoją przygodę z żużlem tak już na poważnie. Walka o medal to całkiem niezły wynik. Tak, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Celem na ten sezon było wejście do playoffów. Weszliśmy do playoffów. No. Napędziliśmy stracha Unii. Ale chciałoby się pójść krok dalej i powalczyć o złoto. No, nie udało się. Trudno. Wyciągamy wnioski i za rok próbujemy. Tak, za rok próbujemy. Musimy troszeczkę przebudować drużynę. To, co Pan powiedział, musimy znaleźć zdecydowanego lidera tej drużyny. Takiego, że będziemy pewni, że on te punkty zawsze dowiezie. Będziemy myśleć nad tym, jak to zorganizować po sezonie. Czy jakieś typy ma prezes? Kogo by widział na takim miejscu lidera? Tak, mam swoje typy, no ale ze zrozumiałych względów dzisiaj ich nie będę ujawniał. Najpierw musimy porozmawiać z zawodnikami, zarówno tymi obecnymi, jak i tymi, których byśmy chcieli ściągnąć do klubu. I wtedy będziemy mogli podejmować decyzję, jaki będzie skład drużyny. Będziemy komunikować na bieżąco naszym kibicom. Myślę, że kibice będą zadowoleni. Odnośnie kibiców, to ja cały czas przypominam, że na Facebooku można zadać pytanie prezesowi Klubu Sportowego Toruń Przemysławowi Termińskiemu. Wystarczy wejść w odpowiedni post i w komentarzu zadać to pytanie, które ja niezwłocznie zaprezentuję naszemu gościowi. Wracając jeszcze do tematu, czy ten lider to jest takie wąskie grono, które ma Pan upatrzone, czy to jest powiedzmy liczba 10-15 zawodników? Czy trzech? Nie, to raczej byłoby bliżej dwóch, trzech niż 15. To bardzo konkretne osoby są, z którymi chcemy przeprowadzić rozmowy, ale tak jak mówię, po sezonie dopiero. Którzy lubią jeździć na motorenie? Którzy lubią jeździć na motorenie, którzy zdobywają dużo punktów dla swoich drużyn, a Państwo oczywiście ich znacie, no bo to nie są zawodnicy, którzy jeżdżą od wczoraj. Zobaczymy. Dobrze, wrócimy za chwilę do rozmowy, bo teraz czas na opinię właśnie kibiców w naszym programie. Nasza reporterka przygotowała dziś dla Państwa piłkarskie pytanie. Mariusz Rumak nie jest już trenerem Zawiszy Bydgoszcz. Szkoleniowiec rozwiązał swój kontrakt po roku pracy w klubie. A mnie ciekawi Państwa opinia na ten temat. Czy to była dobra decyzja? W każdym klubie musi przyjść taki czas, że trenerzy się zmieniają, klub potrzebuje zmian. Dlatego trener Rumak postanowił odejść i myślę, że nie będzie ani to dla nas mega osłabienie dla Bydgoszczy. I zobaczymy, co się teraz wydarzy, kto go zastąpi. No ja wiem, czemu odszedł.
Coś mnie pasowało raczej, nie mogli się dogadać ze Suchem chyba, nie? A czy uważa pan, że to jest dobra decyzja? Chyba raczej tak. No po prostu przyszedł, drużyna spadła, teraz też nie najlepiej zaczęli początek. No bo trener może coś zrobi lepszego. Przedtem jednak jak gdyby wywierali presję na to, żeby został, a teraz nagle go szybko wypchnięto i to mi się nie podoba. Niestety nie dał rady, musiał odejść. Dla mnie to jest błąd, że no jednak tyle czasu poświęcił dla Zawiszy. No i nie wiem, jaka była przyczyna, że on odeszedł. Cały czas trwa dyskusja. Jest jeszcze jeden zawodnik, który jest wypożyczony do Rybnika. Rybnik dzisiaj skończył sezon w Nice Polskiej Lidze Żużlowej, przegrał z Ostrowią. To jest Australijczyk Max Fricke. Co z nim? Czy on ma już na tyle talentu, jest na tyle objeżdżony, bo po to był wypożyczony na zaplecze PGE Ekstraligi, żeby na przykład w przyszłym sezonie już startował w gronie w tej najlepszej lidze na świecie? Nie, myślę, że nie. Poza tym kontrakt jego z nami się kończy w tym sezonie, także on będzie mógł szukać sobie dowolnego klubu. My oczywiście będziemy rozważać jego osobę. No na ten moment no jednak za słabo. Do Ekstraligi jeszcze troszeczkę za słabo, chociaż tak jak wcześniej powiem, to nie do końca moje decyzje są. Jacek ma lepsze wyczucie tego sportu, lepsze wyczucie zawodników i lepiej wie, co z nich można wykrzesać. Skład, który dzisiaj wprawdzie przegrał, ale jednak do playoffów dojechał. Tak jest. To był skład, który Jacek wymyślił. Autorski. Jak było mówione przed sezonem, no, życie pokazało, że był to dobry skład, ale niewystarczająco dobry, żeby pojechać o finał. Jason Doyle, pozyskany z Nice Polskiej Ligi Żużlowej, to był dobry pomysł? Tak, to był bardzo dobry pomysł, chociaż nie wiem, co się z Jasonem dzieje w ostatnim okresie. Pierwsze 7 meczy, absolutna petarda, doskonałe wyniki, jeden z liderów zespołu, średnia powyżej 10, potem spadek formy i to taki drastyczny spadek formy, także nawet ciężko go nazwać drugą linią, po prostu jakiś dramat, więc nie wiem, co się stało z Jasonem. Mówi się, że może przemęczenie, może za dużo lig, ale to chyba nie do końca prawda, bo mamy zawodników, którzy nie jeżdżą w wielu ligach i też jakoś specjalnie wyników nie robią, więc wszystko trzeba gdzieś pewnie wypośrodkować. A rozmawialiśmy z Jasonem, to wszystko dzieje się w głowie. To wszystko dzieje się w głowie tych zawodników w chwili startu. Czują się mniej dysponowani, mniej pewni, w efekcie nie zdobywają punktów dla drużyny. Skoro rozmawiamy o żużlowcach, to Kacper Gomułski, osoba, która w tym roku zawitała do Torunia, w tym trudnym dla siebie czasie, bo to przypomnę, jego pierwszy sezon jako senior. W zeszłym tygodniu ukarany czerwoną kartką. I ja zawsze chcę się pytać ludzi, którzy są blisko żużla, co myślą akurat o tej sytuacji. Bo nie lepiej dać najpierw na przykład żółtą kartkę? Znaczy ja powiem tak. Kacper wjechał zawodnika Unii Leszno, ale nie zrobił tego celowo. Tak jest. W tym sporcie tak jest, że kiedy zawodnik wychodzi z zakrętu, czy wjeżdża w zakręt, może go wynieść. Tak? To nie było świadome uderzenie, to nie było nawet specjalne przeszarżowanie. Uważam, że ta kartka była na wyrost. Dzisiaj tych punktów Kacpra zabrakło. A ja bardzo sobie cenię tego zawodnika, ponieważ to jest zawodnik, który jeździ zespołowo. On doskonale rozprowadza innych zawodników w ramach drużyny. W czasie tego meczu z Lesznem tydzień temu, dzięki Kacprowi w jednym z biegów wygraliśmy 5-1, gdzie umożliwiła jego jazda wyjście na prowadzenie Chrisa Holdera. No, kartka była na wyrost. Kartka była na wyrost, uważam, że nie do końca zasłużona. No, niemniej jednak nie ma możliwości odwoływania się od niej. To jest też zawodnik, który chyba skradł też serce kibiców, bo to jest straszny walczak na torze. On nigdy nie odpuszcza, on zawsze jedzie na maksa. Dlatego wydaje mi się, że tym też urzekł kibiców Klubu Sportowego Toruń. No mi ciężko wypowiadać się za kibiców. No, opinie były różne. Jedni mówili, że jest dobry, inni, że jest niedobry. Ja jestem zadowolony z postawy Kacpra. Dzisiaj go zabrakło, przegraliśmy. Jak będzie w przyszłym sezonie, no to będziemy z Kacprem oczywiście rozmawiać na ten temat. Na jeziorze Chełmżyńskim. Przeniesiemy się teraz na wodę, panie prezesie. W ten weekend było bardzo głośno, szybko i widowiskowo. Wszystko za sprawą motorowodniaków, którzy walczyli o medale Mistrzostw Europy i Polski. Miejsce na podium krajowego czempionatu w klasie GT30 wywalczył reprezentant regionu Marcin Szymczyk. Weszli. Raz jeszcze przy...
Najważniejszym punktem zawodów rozgrywanych na Jeziorze Chełmżyńskim były motorowodne Mistrzostwa Europy w Formule 4. Ze względu na rozmiar łodzi była to zarazem jedna z najbardziej widowiskowych klas. Wyścigi Formuły 4 nie poszły w kierunku prędkości, tylko w kierunku przyspieszenia. Wszystkie łódki mają bardzo dobry start, bardzo szybko przyspieszają. Prędkość wyścigowa jest to około 105 do 110 na godzinę. I to jest maksymalne wykorzystanie śruby, ponieważ jeżeli przygotujemy śrubę, która będzie miała wysoką prędkość, stracimy na przyspieszeniu i tak naprawdę będziemy przegonieni na samym starcie, a tego nie chcemy. Więc przyspieszenie jest tym meritum i wyprzedzanie jest zazwyczaj na zakrętach w momencie, kiedy możemy wejść od wewnętrznej, następnie przycisnąć pedał gazu i o wiele szybciej wyjść z bojki. Rywalizację w tej klasie zdominowali Finowie. Złoto wywalczył Juho Matti Manninen, a srebro jego kolega z reprezentacji Magnus Söderholm. Miejsca na podium uzupełnił Łotysz Nikita Litz. Najlepszy z Polaków Mateusz Dankowski zajął dopiero 12. lokatę. W obsadzie zawodów zabrakło aktualnego mistrza świata Alberto Comparato. Włoch już pierwszego dnia musiał się wycofać z rywalizacji z powodu awarii łodzi. To, że sprzęt zawodzi, nie jest absolutnie dziwne, dlatego że te motory są dopracowane w taki sposób, że są wysilone aż do granic wytrzymałości. Stąd też któregoś dnia coś musi puścić. Wiele emocji towarzyszyło także wyścigom o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski. W klasie GT30 poza zasięgiem rywali był Marcin Szymczyk. Zawodnik KS51 Toruń okazał się najszybszy na Jeziorze Chełmżyńskim, przypieczętowując tym samym zwycięstwo w całym cyklu. Akurat w tym sezonie miałem tą wygodną sytuację, że pływałem sobie spokojnie z przodu, także bardziej się skupiliśmy na Mistrzostwach Świata i Europy. Tutaj ten wynik tak się zrobił w sumie sam. Zawody na Jeziorze Chełmżyńskim zakończyły sezon motorowodny w Polsce. Wiadomość wieczoru to, że Klub Sportowy Toruń pojedzie o brązowe medale PGE Ekstraligi przed chwilą w zakończonym meczu 53-37 dla Fogo Unii Leszno. W związku z tym KS Toruń zmierzy się z Unią Tarnów o brązowe medale. Ten mecz za tydzień na Motorenie. Już teraz serdecznie zapraszamy kibiców. Tak, zapraszamy Państwa na mecz. Pojedziemy o brąz, jak Państwo słyszycie. Myślę, że to będzie dobry mecz, bo Unia Tarnów jest silnym przeciwnikiem. Zresztą przegraliśmy w Tarnowie, jak byliśmy. Co mam powiedzieć? Zapraszam. Zapraszamy bardzo serdecznie. Miałem jeszcze pytanie, bo mówiliśmy o tym, że to jest Pana debiut. Nabył Pan klub. Jak ten debiut wygląda? Jak Pan będzie ten pierwszy rok wspominał pracy tej przygody za Pan brat z żużlem? Czy to jest to? Tak, znaczy to jest to. No, debiut wspominał będę oczywiście z dużą sympatią, natomiast z pewnym niedosytem z powodu dzisiejszego wyniku. Potrzebuję parę dni, żeby sam zmierzyć się ze swoimi myślami i ochłonąć. Niemniej jednak samo prowadzenie klubu sportowego mi się podoba, zamierzam to kontynuować. Jest to silna rywalizacja, jest to silna współpraca z ludźmi, współpraca z kibicami, takie otwarcie na kibiców. No, staram się ten klub tak prowadzić, żeby był dialog z kibicami, dialog ze środowiskiem. No i co najważniejsze, o to dbam bardzo mocno, żeby budżet był zrównoważony. Żebyśmy nie podzielili losu Częstochowy czy Gdańska, czy jak słyszymy dzisiaj innych klubów z Ekstraligi, które mają problemy finansowe. Na przykład Falubas Zielona Góra, o tym jest głośno. Przez to, że nie awansowali do play-off, mówi się, że do budżetu brakuje grubo ponad miliona złotych. I obawiają się w Zielonej Górze, że tej licencji na przyszły sezon nie dostaną, a te rygory, te warunki są bardzo ścisłe, więc nie ma. Trzeba po prostu uregulować te zobowiązania i wtedy. Ja myślę, że licencję dostaną, natomiast też nie demonizowałbym kwestii play-offów. To zwracam Państwu uwagę, że w play-offach, owszem, to co się zarobi na biletach, to się wyda na punktach dla zawodników, więc tu bilans wychodzi de facto na zero, przynajmniej w naszym klubie. Tak? Więc z tej perspektywy myślę, że te długi w Falubazie mają inne źródło niż to, że nie weszli do play-offów. To też był Pana taki nowatorski pomysł. Pamiętam, jak objął Pan klub, powiedział, że pieniądze leżą na torze, te kontrakty u nas będą inne. Jeśli komuś się to podoba, zapraszamy, jeśli nie, to nie będziemy nikogo otrzymać na siłę.
płacimy za punkty, niekoniecznie to tak zwane za podpis. To prawda, no, dzięki temu klub jest wypłacalny. Zawodnicy regularnie otrzymują swoje środki, które wypracowują na torze, ale również te, które za podpis dostają, przecież u nas za podpis też były pieniądze, tylko przypuszczalnie mniejsze niż w innych klubach. No, ale mogli sobie jeździć można na torze. Jeździć można za obiecane albo za realnie wypłacane. No, to jest zawsze decyzja zawodników. Tak jest. W przyszłym roku to będzie kontynuowane z jeszcze większym rygorem pilnowania finansów. Skoro już zaprosiliśmy kibiców na mecz z Unią Tarnów do Mota Areny, no to zobaczmy, jakie inne jeszcze propozycje na Państwa czekają w tym tygodniu. Na kortach tenisowych przy Skarpie w Toruniu trwają Narodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Amatorów w tenisie ziemnym. Swój udział zapowiedziała znana piosenkarka Urszula Dudziak. 14 września o godzinie 19 odbędzie się wieczór z bydgoską koszykówką. W Artego Arenie w pokazowym meczu zmierzą się koszykarki Artego z zawodnikami Astorii. Wtorek to emocje lekkoatletyczne. W Toruniu odbędzie się memoriał Grzegorza Duneckiego. Pół godziny później w Świeciu historyczny mecz w 1/8 Pucharu Polski rozpoczną piłkarze WD. Ich rywalem będzie Zagłębie Sosnowiec. W sobotę warto wybrać się do Kruszwicy. Przez cały dzień na jeziorze Gopło trwać będzie rywalizacja o wioślarskie Mistrzostwo Polski na długim dystansie. Również w sobotę o godzinie 18 pierwszoligowa Olimpia Grudziądz zagra w ramach 9. kolejki z GKS-em Katowice. W niedzielę inauguracja Tauron Basket Ligi Kobiet. Koszykarki Artego Bydgoszcz podejmować będą Beniaminka z Poznania. No to wiemy już, co warto robić w tym nadchodzącym wielkimi krokami tygodniu. Wiemy też, że warto przyjechać na Moto Arenę, zobaczyć mecz z Unią Tarnów. To dwa zespoły, które gwarantują dobre widowisko, dobre ściganie. Zobaczymy, jaki Jacek Gajewski przygotuje tor. Czy twardy, czy jeszcze twardszy, który był tydzień temu, czy może taki mięciutki, odsypany do mijanek. Tego jeszcze nie wiadomo. Nie wiadomo, zobaczymy. Będzie można zobaczyć w niedzielę. Zapraszam wszystkich Państwa na mecz. Jeszcze nie znamy godziny, chociaż przypuszczam, że będzie to godzina 16:30. My też do tego zaproszenia się przyłączamy. Niedziela, prawdopodobnie 16:30, Moto Arena. Spotkanie o brązowy, pierwsze spotkanie o brązowy medal PGE Ekstraligi Klub Sportowy Toruń Unia Tarnów. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję, że przyszedł Pan do naszego programu, mimo że sercem gdzieś tam w Lesznie, za miłą rozmowę. To prawda. Myślami, sercem, gdzie indziej. Dziękuję. Przepraszam za dzisiejsze może moje troszeczkę zdenerwowanie, ale to był ważny mecz. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy za tydzień na Sektor Kibica. Niedziela 21. Dobranoc.